Dzień dobry, panie trenerze. Dominik Markiewicz, Pogoń Sport.net. Na początek oczywiście sytuacja kadrowa. Co i jak? Z kim jedziemy, z kim nie jedziemy? No, trochę nam się poprawia. Wrócił Marcel. Także Marcel dzisiaj zagra w meczu drugiego zespołu. Zagra 45 minut i zobaczymy, na jakim jest etapie. Zagra się dwóch zawodników dzisiaj w drugim zespole po 45 minut, także no, coraz większy komfort mamy, jeśli chodzi o zawodników. No, stały temat Lączara i Malca. Cały czas ten proces trwa i jeszcze nie są zdolni do gry. Także te dwa nazwiska na pewno zostają po stronie strat ubytków. Na razie nie są dostępni. Wrócił Marcel i pozostali też są zdrowi, także no, jestem w większym komforcie jako trener niż wcześniej. Właśnie jeśli chodzi o Daniela Lączara i Mariusza Malca, kiedy oni mogą wrócić na boisko? Nie chodzi mi tutaj dokładnie dzień, miesiąc, rok, tylko tak mniej więcej. Czy oni wrócą do gry w tej rundzie? No ja mam taką nadzieję, bardzo na to liczę, bo dla mnie, tak jak mówiłem wcześniej, ważna jest rywalizacja, a to są zawodnicy no, ze środka obrony i przez to ta rywalizacja też w zespole po prostu spadła, a ja tego chcę, bo to jest dla mnie istotne. Dlatego ja mocno liczę na to, że oni wrócą, jak najszybciej się da, robimy wszystko, ale to jest taki temat, że sprawdzamy ich co chwilę, co jakiś czas, czy są w gotowości. Oni są w treningu indywidualnym, ale musimy ten trening dozować i no nie wrócili jeszcze do treningu zespołowego, a jak gdyby ten moment powrotu, no tego momentu możemy powiedzieć coś więcej na temat dat i przybliżenia, kiedy wrócą, zobaczymy w jakim stanie wejdą do zespołu, ale myślę, że jesteśmy całkiem nieźli w tym wprowadzaniu zawodników, jak już są zdrowi do zespołu, także ja czekam na ten moment, kiedy oni będą dostępni do treningu zespołowego. Jakby miał pan wybierać, to który z nich jest bliżej, Malec czy Lączar? Myślę, że są na podobnym etapie w swojej rehabilitacji, także podobny etap, tak. Myślę, że są w podobnym miejscu, dlatego może być tak, że wrócą po prostu razem w tym samym czasie. Rozumiem, że zejście Kulurisa w Berlinie podczas sparingu z Unionem było dmuchaniem na zimne, tak? Że tam nie było nic poważnego. Znaczy tą zmianę mieliśmy zaplanowaną wcześniej, ale no, dostał mocno po nogach, ale to twardy chłop i zadbał o siebie bardzo mocno wraz ze sztabem medycznym i od pierwszego dnia treningowego był już dostępny, aczkolwiek to zdarzenie wyglądało bardzo, bardzo groźnie. Ja miałem duże obawy, także na szczęście nic groźnego się nie stało. A zawodnicy z kadr młodzieżowych, w jakim stanie oni wrócili? Czy już na następny dzień byli gotowi do takiego pełnego treningu, czy też trzeba było tak trochę powoli ich wprowadzić, żeby nie przeciążyć i żeby też nie było kolejnych kontuzji? No oni wrócili w różnym stanie, jak można tak powiedzieć, bo Patryk Paryzek nie zagrał w ostatnim meczu i w dwóch wcześniejszych meczach grał w małym wymiarze czasowym, zdobył gola, ale ten wymiar czasowy i te obciążenia jego nie były duże, ale miał problem komunikacyjny, bo zepsuł się samolot w Rzeszowie i dotarł z opóźnieniem do Warszawy i nie zdążył na samolot z Warszawy, także wrócił jeden dzień później niż zakładaliśmy. Zdarzenie losowe, no nie mieliśmy na to wpływu. Adrian Przyborek grał więcej, grał dłużej, dlatego wrócił o czasie, ale no, on tych minut miał więcej, dlatego w pierwszym dniu po powrocie był jeszcze w treningu regeneracyjnym. Wczoraj z nami już trenował normalnie, dzisiaj trenował normalnie, także jest gotowy do grania też. W sparingu w Berlinie z Unionem wyszliście innym ustawieniem taktycznym. To bodajże było 3-5-2. Czy to było takie jednorazowe, by sprawdzić, jak to wygląda? Czy planujecie na dłuższą metę wprowadzenie tego, by Pogoń była różnorodna, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że liga nauczy się Pogoni, tak jak powoli dzieje się to z Lechem Frederiksena? Ja będę mówił tylko o Pogoni. No my mamy kilka wariantów taktycznych i trenujemy je czasami podczas naszych przygotowań do meczów. Nie zawsze z nich korzystamy w trakcie meczów. No już w tych meczach graliśmy w różnych ustawieniach, bo graliśmy z jedną szóstką, graliśmy z dwoma szóstkami, trochę inaczej prasowaliśmy w systemie 4-3-3. Także ta struktura, ona jest ważna, jak się gra, ale bardziej
dla mnie istotne są takie zasady funkcjonalne i jak w danej strukturze zawodnicy rozumieją grę i jak stosują się do zasad, które są do danego systemu dostosowane. Także no my próbujemy różnych rozwiązań podczas treningu i zobaczymy, które rozwiązanie wybierzemy na mecz z Rakowem. Kolejne pytanie, czy to może na razie zmiana? Dzień dobry, panie trenerze. Michał Zaremba, Radio SK Szczecin. Chciałbym poprosić o taki ogólny zarys, opis przeciwnika. Czy jakieś specjalne rzeczy były trenowane? Jak pan ocenia, pana zdaniem, jaki to może być mecz? No, Raków to bardzo mocny przeciwnik, bez dwóch zdań. Wiadomo, po poprzednim sezonie, gdy ten sezon był dla nich nieudany na poziomie ekstraklasy, zdobyli siódme miejsce, doszło do zmian, wrócił ten Papszun i zespół widać, że pod wodzą trenera Papszuna wraca do tych takich wcześniejszych zachowań, czyli bardzo mocno taktyczny zespół, bardzo zespół intensywny, w różnych fazach, z różnymi momentami bronienia, z różnymi rozwiązaniami w budowaniu. Także to jest taki podobny obraz Rakowa do tego sprzed odejścia trenera Papszuna. Spodziewamy się bardzo mocnego meczu pod kątem intensywności, ale też meczu takiego taktycznego. Raków traci mało goli, straci najmniej goli w lidze. Dopuszcza do małej liczby strzałów. Jest chyba na drugim miejscu po pierwszy zespół Piasta. Także to pokazuje, że ten zespół jest bardzo dobrze zorganizowany. To bronienie zonalne takie jest na bardzo wysokim poziomie. Zespół Rakowa jest zespołem powtarzalnym w tych fazach, w fazie defensywnej, ale też w ofensywie. Mają kilka nowych rozwiązań. W teorii bardzo łatwo się analizuje zespół Rakowa, ale w praktyce te mechanizmy, które działają, są na bardzo wysokim poziomie, dlatego niezwykle trudno grać przeciwko zespołowi Rakowa. No, nasza statystyka też nie jest dobra, bo my ostatnie 8 meczów ostatnich 8 meczów nie wygraliśmy z Rakowem, także to pora to przełamać. No to dokładnie. Mówiłem o tych statystykach, które są jak bikini i nie pokazuję wszystkiego, bo my w tych meczach mieliśmy dobre mecze też, ale nie potrafiliśmy ich albo zamknąć, albo wykorzystać sytuacji, które mieliśmy. Także te mecze układały się różnie. Były mecze, gdzie Raków nas dominował. Były mecze, że my byliśmy lepsi. Były mecze bardzo wyrównane, gdzie decydował jeden gol, ale zobaczymy. Nowa historia, nowe rozdanie, nowy mecz. Trudny mecz, ale ja jestem bardzo mocno zainteresowany tym, co zobaczę na boisku. Panie trenerze, Marcin Zapal, Portowa Duma. To, że Pogoń potrafi grać w piłkę, to wszyscy doskonale wiemy, zwłaszcza jak się wybierzemy na stadion na Twardowskiego, tutaj dzielimy, rządzimy. Teraz wybieramy się do Częstochowy i to jest kolejny wyjazd i kolejny challenge, powiedzmy, taki mocny. I wydaje się, że w tych meczach wyjazdowych nieraz brakuje trochę wiary, tej determinacji w zwycięstwo. I teraz wybieramy się do Częstochowy, tam jest Jasna Góra, miejsce takie specyficzne, znane wszystkim Polakom, nie tylko zresztą. Czy w związku z tym, że wybieramy się właśnie pod Jasną Górę, czy będzie dedykowana wycieczka do klasztoru, by wzmocnić, umocnić się wierzę i dać sobie tych dodatkowych 5%, może 10% szans na zwycięstwo, na odnowienie oblicza Pogoni? No, próbowaliśmy już tego przed ostatnim meczem i to nie pomogło. Mieliśmy w ciągu dnia spacer, mieliśmy hotel bardzo blisko Jasnej Góry i to jest ważne miejsce dla nas Polaków, nie tylko dla nas i samym zespołem poszliśmy na spacer. Nie pomogło, także musimy szukać innych rozwiązań. Ale z drugiej strony my wygraliśmy na wyjeździe, wygraliśmy w Berlinie. Berlin jest większym miastem niż Częstochowa i chyba trochę ładniejszym. Dlatego tak, wygraliśmy na wyjeździe ostatnio, jedziemy na wyjazd. Jest okej. Okej, fajnie. Inne pytanie. Z Pogonią zawsze kibice wyjeżdżają, tak? Teraz no, kawał drogi do Częstochowy. Proszę przekonać kibiców, że warto, by wybrali się solidną grupą. I dlaczego warto wybrać się do Częstochowy? I na czym opiera pan swoją nadzieję na sukces tym razem?
Myślę, że moje słowa są zbędne i ja naszych kibiców nie muszę przekonywać. Kibice pokazali nieraz, że są z nami zawsze, bez względu na to, czy gramy u siebie, czy gramy na wyjeździe. Wiem, że dość spora grupa kibiców się do Częstochowy wybiera i ja wiem, że dostaniemy wsparcie od kibiców, wiem, że oni tam z nami będą. Wiem, że mnóstwo ludzi będzie oglądało mecz w Szczecinie i też my to wsparcie będziemy mieli. Także myślę, że nie muszę nikogo przekonywać. Pogoń jest ważna w mieście, Pogoń jest ważna w regionie i nasz stadion, gramy u siebie, pokazuje, tu pęka w szwach, ciężko dostać bilety i na wyjazd jest wyjechać trudniej oczywiście, ale ja wiem, że kibice z nami pojadą bez względu na to, co ja teraz powiem. Wiem, że będą z nami, wiem, że będą nas wspierać i mam nadzieję, że damy im radość. A piłkarsko, czym zamierzamy zaskoczyć, o ile to jest możliwe, by chociaż rąbek tajemnicy ujawnić? No, my mamy w swoim zespole bardzo dużo indywidualnej jakości i myślę, że każdy grając z nami musi tej jakości obawiać, bo tacy zawodnicy jak Kuluris, Grosicki, no to myślę, że każdy z takich zawodników, każdy z trenerów w Ekstraklasie chciałby takich zawodników w swoim zespole mieć, także mam pozostałych zawodników równie jakościowych i myślę, że każdy zespół, który ma przygotowania do meczu z nami, musi to brać pod uwagę, że mamy taką jakość indywidualną, że w każdym momencie meczu możemy ten scenariusz meczu odmienić. Ja na to głęboko liczę, mamy plan na mecz, zobaczymy jak on zadziała, ale ja wiem, że moi zawodnicy będą dobrze przygotowali pod względem taktycznym tego spotkania i wierzę, że w tych ważnych momentach ta ich jakość indywidualna wyjdzie i pomoże nam zagrać dobry mecz. Dziękuję. Dziękuję. Do kogo wędrujemy z mikrofonem? Chyba, że więcej pytań nie ma. Dominik, proszę bardzo. To ja jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział o intensywności. Na wyjazdach Pogoń prezentuje się zupełnie inaczej niż w meczach domowych i to nie ulega w ogóle żadnym dyskusjom i nie jest to kontrowersyjna opinia. Czy nie obawia się pan takiego zjawiska, że Raków pana zawodników zabiega już na początku meczu? Bo jak dobrze wiemy... Ja wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, już mogę odpowiedzieć. Pod kątem intensywności i pod kątem liczb biegowych nasze mecze, co pewnie będzie to trudno uwierzyć, na wyjeździe wyglądają lepiej niż te mecze domowe. Tak? Czyli my jesteśmy do tych meczów gotowych. Różne inne czynniki nie grają. Jeden, może dwa wskaźniki w tych statystykach biegowych nam nie pasowały w tych meczach wyjazdowych, ale myślę, że podjęliśmy dużą pracę, żeby to poprawić. Dlatego my będziemy gotowi na intensywny mecz, bo taki będzie, takie były wszystkie mecze z Rakowem do tej pory i mam nadzieję, że tą intensywnością będziemy w stanie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy w stanie w niektórych momentach Raków tą naszą intensywnością przewyższać. Także wiemy, czego się spodziewać po zespole Rakowa i będziemy na to jak najbardziej przygotowani. Także no jak gdyby wracając do tego pytania, wiemy, czego się spodziewać po tym meczu i tak też zespół staramy się przygotować, żeby był gotowy, żeby sprostać temu wyzwaniu. Kluczową rolę w tym meczu mogą odegrać zmiennicy. Jak statystyki pokazują, którzy wchodząc w okolicach 60-70 minuty potrafią odmienić obraz gry w Rakowie, jak i w Pogoni. Raków po 60 minucie strzelił 7 goli, jest to najwięcej w całej lidze. My zaś po 70 minucie strzeliliśmy najwięcej goli, jest to liczba 10. Czy skład, który pan desygnuje na mecz w Częstochowie, będzie właśnie też oparty właśnie o tą statystykę, że lepiej właśnie na przykład tego takiego Aleksa Gorgona, żeby Aleks zaczął na ławce, bo wiemy, co Aleks potrafi dać wchodząc z ławki, a jak wygląda w meczach od pierwszej minuty? A jak wygląda w meczach od pierwszej minuty? No nie tak efektownie, jak wchodzi z ławki, oczywiście. No tak, nie zgadza się wynikowość pod kątem goli, to jasne i to jest statystyka, z którą trudno polemizować, ale w tych meczach, gdzie Aleks gra od początku, on wiele razy też swoją jakość pokazywał i był bardzo przydatny dla zespołów w różnych momentach gry. Także, a wracając do tego głównego pytania,
Ja często o tym mówię i chyba to słyszeliście nieraz z moich ust, że dla mnie zespół liczy 20 zawodników i często jest tak, zawsze tak jest do tej pory, że meczu nie kończą ci sami zawodnicy. Dlatego dla mnie każdy jest istotny i każdy przygotowuje się tak samo. Każdy w tym tygodniu brał udział w przygotowaniach pod mecz z Rakowem, tak jakby ten mecz miał rozpocząć. Tak? Ale wiadomo, że jest 11 miejsc i 11 zawodników mecz rozpocznie. Jest duża szansa, że 5 następnych wejdzie na mecz i będzie ten mecz kończyło. Także każdy jest ważny. Każdy będzie znał zadania na mecz, każdy będzie znał plan na mecz. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco intensywny i ja nie mam nic przeciwko temu, nawet jeśli mecz rozstrzygnie się w ostatniej akcji na naszą korzyść, tak jak to miało miejsce w meczu z Piastem. My zrobimy wszystko, żeby przywieźć punkty do Szczecina. Czy są jeszcze pytania? Artur, proszę bardzo, masz mikrofon, proszę. Pan Artur ma prywatny mikrofon chyba, nie? Też. Dzień dobry, panie trenerze, jeszcze dzień raz. Dobry. Czy zgodzi się pan z stwierdzeniem, że losy tego meczu rozstrzygną się w środkowej strefie boiska, bo ta druga linia Rakowa, Berggren, Koczerchin, no i Iwi Lopez, to jest taka motor napędowy tej ekipy, no, ale my też mamy swoje atuty w tej strefie boiska. Tak, no Raków to jakościowy zespół. Mówiłem o tych zasadach i o strukturze Rakowa i o tej powtarzalności w działaniach ofensywnych i defensywnych, ale w zespole Rakowa jest dużo o indywidualności, dużo indywidualnej jakości, tak samo jak w naszym zespole. Iwi wrócił po kontuzji, to jest fantastyczny piłkarz i ogromne umiejętności indywidualne. Myślę, że śmiało mógłby... pasowałby ze swoim stylem do naszego zespołu i myślę, że miałby dużą radość grając w naszym zespole. A tak poważnie, tak, jakościowy zawodnik, jakościowy środek pora, Koczerwin, Berggren, dużo innych jakościowych zawodników, ale są pewnie momenty w meczu, mogą być takie momenty, że grając różną strukturą my w tych sektorach boiska możemy osiągać przewagę i jeżeli tak będzie, to będziemy starali się z tych przewag korzystać. Dlatego czeka nas trudne wyzwanie, bez dwóch zdań. Trudny mecz, intensywny i mocno taktyczny pewnie, ale myślę, że są też rozwiązania, żebyśmy tu my byli dłużej przy piłce i żebyśmy my tą jakość indywidualną zespołu Rakowa, którą Raków posiada, potrafili zneutralizować. Właśnie, czy ma pan taką burzę mózgów, że tak powiem, z całym sztabem szkoleniowym, jak zagrać przeciwko temu Rakowowi? Czy tak jak dotychczas, czyli że chcemy dominować na boisku, kreować, posiadać grę, czy może jednak za wysoko tą linię obrony nie ustawiamy, a cofniemy się do niskiej obrony, jak gdyby zaprosimy Raków do tego, żeby to oni sobie rozgrywali, a my się nastawimy na kontrataki, bo Raków świetnie broni, ale jeżeli chodzi o atak, no już tak skuteczny mocno nie jest. No, to będzie trochę inny mecz według mnie. Tak samo jak mecz z Piastem był trochę innym meczem niż pozostałe, do których chyba przyzwyczailiśmy wszystkich, tak ten mecz będzie też troszkę inny. Myślimy o różnych wariantach. Myślimy o różnych wariantach i dlatego powiedziałem w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań, że nie tylko teraz, ale my od jakiegoś czasu, właściwie od początku, trenujemy różne warianty. Nie zawsze z nich korzystamy, ale jak gdyby my w swoim portfolio czy w zanadrzu takie warianty posiadamy. No, dlatego na ten mecz też będziemy starali się przygotować, albo już przygotowaliśmy plan, który w naszym mniemaniu pozwoli nam być aktywnym i na tyle skutecznym w działaniach z piłką, żeby po prostu przedostawać się w pole karne Rakowa często i tam stwarzać zagrożenie, a nie jest o to łatwo, no bo mówiłem już o tych statystykach, że Raków traci mało goli najmniej i pozwala też na mało strzał. Dlatego pewnie bliżej będzie meczu z Piastem ten mecz niż poprzednich spotkań, gdzie dominowaliśmy inne zespoły. Przećwiczył zespół jeszcze jakąś kolejną
kolejny element zaskoczenia, tak jak to miało miejsce w meczu z Piastem, no bo mało kto się spodziewał, że auty będą wrzucane w pole karne i stąd było też zagrożenie, stąd też był rzut karny. Czy znowu gdzieś tam coś w tej przerwie pan wymyślił i czymś postaramy się zaskoczyć Raków, który no, świetnie broni. No, ta liczba straconych goli, tylko 4 bramki, to naprawdę robi wrażenie, aczkolwiek chyba większość z tych bramek stracili u siebie, czy pół na pół dokładnie już teraz. Na pewno stracili 2, bo u siebie dwukrotnie przegrali. Ta liczba robi wrażenie, naprawdę to działania defensywne są no, bardzo skuteczne. Tak. Powiedziałem już o tym, że mamy dużo rozwiązań, no i to rozwiązanie z długim rzutem z autu, no mieliśmy też wcześniej, po prostu z niego nie korzystaliśmy. Uznaliśmy, że na ten mecz z Piastem ono nam się przyda, no i tak rzeczywiście było, bo po tym zaplanowanym działaniu uzyskaliśmy korzyść w ostatniej akcji meczu i zwyciężyliśmy finalnie, także mamy kilka niespodzianek, czy z nich skorzystamy, to zobaczymy. Z tej przerwy jest pan zadowolony na reprezentację, że można było spokojnie potrenować, właśnie poćwiczyć różne warianty, różne ustawienia, różne schematy rozegrania akcji? Jestem bardzo zadowolony z przerwy. Mieliśmy fantastyczny poprzedni tydzień, bo w wtorek mieliśmy małą integrację, mieliśmy bieg na orientację, także czytaliśmy mapy. Mam nadzieję, że taką mapę na mecz z Rakowem też mamy i też ją rozczytamy dobrze. To było super. No, a dla mnie pod kątem sportowym najistotniejszy był czwartek, gdzie zagraliśmy bardzo mocny sparing z Unionem Berlin. I z tego jestem zadowolony, bo rzeczywiście ten mecz był bardzo intensywny i był bardzo jakościowy, bo z obu stron było dużo jakości takiej indywidualnej, ale też dużo takich działań zespołowych dla nas trochę nowych, na intensywności, na innej trochę jakości niż zazwyczaj. Ja bardzo się z tego cieszę. Oczywiście mówimy o zwycięstwach, wygraliśmy to spotkanie. Mieliśmy jeszcze więcej okazji do zdobycia gola, dlatego ja jestem zadowolony, tak odpowiadając w skrócie, bardzo zadowolony z tego okresu, bo popracowaliśmy trochę tak team buildingowo, ale też pod kątem sportowym mieliśmy ten test mecz z Unionem, był naprawdę fantastyczny i tak, dał nam dużo, dużo ciekawych przemyśleń. Niestety, jak wiadomo, no to odwołanie od tej czerwonej kartki nie przyniosło rezultatu i to będzie pierwszy z tych dwóch meczów, który nie może pan spędzić z zespołem, sztabem na ławce rezerwowych. Ta komunikacja no, troszeczkę będzie utrudniona. Nie wiem, nie znam szczegółów, czy w przerwie meczu na przykład może pan wejść do szatni i przekazać jakieś uwagi, czy to jest zabronione? No nie, będziemy kontaktowali się ze sztabem. Znaczy, ja powiem tak, my całą pracę wykonamy, bo jeszcze jutro mamy jeden dzień w tygodniu przed meczem i mój sztab jest bardzo jakościowy i bardzo merytoryczny i ja nie mam żadnych powodów do obaw, a wręcz jestem przekonany, że zespół i sztab sobie doskonale beze mnie poradzi, bez mojej obecności, no bo ja tam cały czas będę i te wszystkie założenia no jak gdyby są nasze. Ja często mówię też o tym do zespołu, że ja potrzebuję wielu liderów, bo to jest istotne. Ja nie chcę mieć jednego lidera w zespole, chcę mieć wielu liderów, bo jest wtedy po prostu łatwiej. Tak samo w moim sztabie, ja chcę mieć liderów. Chcę się otaczać liderami, chcę się otaczać ludźmi jakościowymi i wydaje mi się, że taki, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że taki sztab posiadam i po prostu w tym dniu sztab poradzi sobie doskonale beze mnie. Wspomniał pan na początku naszego dzisiejszego spotkania, Marcel Wędrychowski zagra 45 minut w rezerwach, tam jeszcze dwóch zawodników. Czy to, że oni zagrają, to powoduje, że nie może pan ich zabrać ze sobą do Częstochowy, czy też to nie przeszkadza i mogą być w tej kadrze meczowej? Mogą być w kadrze, problem byłby, gdyby zagrali więcej niż 45 minut, wtedy nie mogliby brać udziału w meczu, a tak po 45 minutach mogą z nami jechać i mogą grać. Zapytam się jeszcze o jednego zawodnika, który praktycznie nie gra w pierwszym zespole albo bardzo mało, Kacper Smoliński. Wiemy, chłopak wychowany, który fajnie się pokazywał, że też miał swoje problemy związane z kontuzją. Po tej kontuzji wrócił, ale tak bardziej został przestawiony, próbowany na lewej obronie. No, tak różnie. Chłopak skromny, bardzo pracowity i tak ciekawi mnie, czy gdzieś go pan widzi w tej układance, że może dostać jakąś szansę, może się znowu pokazać, dać jakąś zmianę, bo moim zdaniem, gdy on wchodzi na boisko, nie zawodzi, no nie popełnia jakichś tam kardynalnych błędów i troszkę boję się, że możemy stracić fajnego, ciekawego piłkarza na przyszłość, który się dobrze zapowiadał.
Kacper to fantastyczny człowiek i fantastyczny piłkarz, niestety no, z taką przeszłością, z kontuzjami i to wyhamowało, i to bardzo wyhamowało jego rozwój, bo jego wejście do zespołu było fantastyczne i pokazywał swoją jakość wielokrotnie. Bardzo żałuję, że tak się stało i że tę kontuzję łapał. Na teraz rywalizacja na pozycjach, na których Kacper nominalnie może występować, na pozycji 6, na pozycjach 8 jest największa w zespole Pogoni. Tutaj jest najwięcej zawodników, którzy o te pozycje rywalizują. Jest 7-8 zawodników, który nam może grać na tych trzech pozycjach. Dlatego jest trudno wywalczyć to miejsce i szukaliśmy alternatyw dla Kacpera na innych pozycjach. On śmiało może występować jako lewy obrońca, czy w systemie 4, czy jako skrzydłowy. Ale optymalnym jego miejscem na boisku jest centrum i tam się czuje najlepiej i tam można jego walory wykorzystać najlepiej. No, do tej pory ciężko było mu tą rywalizację wygrać z kimś z zawodników, albo ja widziałem po prostu innych zawodników przed Kacperem. Dlatego ja ubolewam nad tym, bo to świetny piłkarz i ja go bardzo cenię za jego osobowość, za jego charakter i jego poświęcenie, ale przede wszystkim za jego jakość piłkarską. No ale na ten moment po prostu korzystam z innych zawodników. Dzisiaj Kacper też zagra 45 minut w drugim zespole. Zobaczymy, w jakiej będzie dyspozycji i zobaczymy, czy pojedzie z nami do Częstochowy. No, o nasz atak muszę się zapytać, bo ktoś te gole musi strzelać w tym spotkaniu z Rakowem. Jakieś tam nowe warianty ustawienia, jakieś nowe rozegrania akcji, czy liczymy, że w Timis Kluris pokaże moc, siłę i hat-tricka zaliczy pod Jasną Górą. To by było świetnie, no to... To. Jak wygrywać na wyjeździe po raz pierwszy, to z przytupem, panie to trenerze. Mocno, tak. My mamy jakość w ofensywie, mamy dużą jakość i mamy swoje rozwiązania, mamy też rozwiązania, o których mówiłem, które trenujemy, które nie zawsze pokazujemy jeszcze na poziomie ekstraklasy, dlatego ja bardzo mocno wierzę w jakość indywidualną moich zawodników w ofensywie, ale też jakość zespołową, bo mówiłem o tym, że lubimy malować obrazy, a nie je niszczyć i wiem, że to sprawia radość i frajdę moim zawodnikom i moi zawodnicy czują się w tym doskonale. Także mam nadzieję, że ta intensywność i ta jakość taktyczna w meczu z Rakowem będzie mieli ją pod kontrolą, a to pozwoli nam jak gdyby wypuklić nasze działania ofensywne i będziemy w stanie atakować pole karne Rakowa jak najczęściej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.